Cześć, mam na imię Jagoda. Dzisiaj opowiem wam o rodzajach relacji władzy z obywatelami, czyli w reżimach politycznych, między innymi demokratycznym, a także nie omieszkam wspomnieć o biopolityce, czyli o tym, dlaczego politycy zaglądają ludziom pod pierzyny. Dla nowych słuchaczy i osób, które po raz pierwszy trafiły na ten kanał, a także dla tych, które są zdziwione, że nie ma mojej twarzy, od 2014 roku prowadziłam między wierszami w formie takiej audiowizualnej. Potem po kilku latach doszłam do wniosku, że ta formuła mi się trochę wyczerpała i postanowiłam przerzucić się na podcast. Przy czym potrzebowałam bodźca, który motywowałby mnie do dalszego działania na YouTubie, i stwierdziłam, że dobrym motywatorem byłoby w sumie podzielenie się materiałami, które zbieram do magisterki, ponieważ temat, który sobie wybrałam, jest w sensie był, bo już pracę obroniłam, literacko-polityczny i brzmiał on Reżimy Polityczne w wybranych powieściach dystopijnych i analizowałam tam opowieść podręcznej Margaret Atwood i Limes Inferior Janusza Zajdla. Ten materiał z zapowiedzią wrzuciłam w zeszłym roku i. To się dzieje tak w końcu, ale nie przypuszczałam, że to nagranie będzie się odbywać w takich okolicznościach przyrody. Na początku planowałam, żeby wrzucić takie podsumowanie z procesu pisania magisterki, jakieś moje przygody oczywiście, bo nie obyło się bez nich. Chciałam też wrzucić jakieś wskazówki dotyczące tego, gdzie można szukać informacji, jak szukać źródeł. Jakie strony są przydatne, i dopiero po takim luźnym materiale wrzucić odcinek, który jest poświęcony analizom obopowieści, z pominięciem tych rozdziałów teoretycznych, żeby tam. Nie, nie chciałam was jakoś bardzo zanudzać, ale w obecnej sytuacji doszłam do wniosku, że może ten pierwszy rozdział o reżimach politycznych będzie przydatny. Bo wiecie, e, ostatnio poszłam na drzemkę. Jeszcze w Polsce. A gdy się obudziłam i weszłam do internetu, to okazało się, że trochę mamy giliad. I uważam, że moim obowiązkiem jest podzielenie się z wami wiedzą, żebyście mieli świadomość, jakie wyznaczniki budują każdy z reżimów. I nie jest to wiedza ekskluzywna, nie chcę się stawiać tutaj też w pozycji eksperta, ale z własnego doświadczenia i z doświadczenia moich znajomych wybrzmiewa niestety to, w jaki sposób jest traktowana wiedza o społeczeństwie w szkołach średnich. I być może będzie to dla was powtórka, być może to będzie coś nowego. Postaram się, żeby to wszystko było jak najbardziej przystępne i jak sami się przekonacie, ten zakres tematyczny jest o wiele prostszy niż może się wydawać. W razie, jeżeli będziecie mieć jakieś pytania, to zostawiajcie je w komentarzach. Postaram się na nie odpowiedzieć. Jeżeli nie będę znała odpowiedzi, to przynajmniej podrzucę wam jakieś lektury naprowadzające, po których tropie możecie szukać odpowiedzi na swoje wątpliwości. Zaczniemy od wymienienia reżimów, potem przejdziemy przez różnice i podobieństwa między nimi, następnie opowiem krótko o powstaniu koncepcji biopolityki, i na samym końcu o koncepcji relacyjnej Foucault, która jest jedną z popularniejszych. Zacznijmy od tego, że w potocznym rozumieniu określenia reżim używamy dla opisania brutalnych rządów albo odnosząc się do czyjegoś postępowania w sposób wyjątkowo uporządkowany. Tymczasem, akademicką i najprostszą definicją tego pojęcia są relacje obywateli z władzą, bez przemocowych konotacji. I tutaj dla osób zainteresowanych pełnymi definicjami pod odcinkiem zostawię przypisy do samodzielnego sprawdzenia. W relacji władza-obywatel ludność jest traktowana jako przedmiot, wobec którego obiekt silniejszy posiada uregulowany stosunek. Czyli w tym przypadku reżim. Z materiałów źródłowych, na których pracowałam, można wywnioskować, że za uregulowanym stosunkiem kryją się metody, czyli w jaki sposób jest ta sprawowana władza, zasady formalne i nieformalne, czyli jaką drogą się tę władzę sprawuje, i środki wpływu aparatu państwowego na społeczeństwo, czyli za pomocą czego jest sprawowana władza. Przechodzimy teraz do rodzajów reżimów, i badacze dzielą je dwojako. Albo tworzą dwie grupy i mówią o reżimach demokratycznych i niedemokratycznych, i dopiero w tych grupach tworzą podgrupy, albo po prostu wymieniają je w kolejności, stopniując malejąco zakres wolności osobistej jednostek w ramach danego reżimu. I mamy tak, grupę demokratyczną i niedemokratyczną, i w ramach tej niedemokratycznej totalitarną i autorytarną, albo po prostu wymieniana jest demokratyczna, autorytarna i totalitarna, bez dodatkowego grupowania. W reżimie demokratycznym obywatele mają większy lub mniejszy wpływ na ośrodki władzy. I ma on miejsce w większości krajów wysoko rozwiniętych. Do charakterystycznych cech reżimu demokratycznego należy obecność instytucji, które są prawnie odpowiedzialne przed społeczeństwem i ich działalność, co ważne, jest stabilna i jasno uregulowana. Po drugie, wolność obywatela wyraża się w. Zachowywaniu swobód osobistych i możliwości realizowania własnych interesów bądź grupy za pośrednictwem instytucji, o których przed chwilą wspomniałam, albo bezpośrednio. Po trzecie, zapewnia się wolność słowa i wolność mediów. Czwartym. Wyznacznikiem jest pluralizm partyjny, czyli wielopartyjność, i sposób wyboru reprezentantów, który w danym systemie uznaje się za demokratyczny. Czyli w Polsce są to cztero- lub pięcioprzymiotnikowe wybory. W ramach reżimu demokratycznego wyróżniamy cztery systemy rządów: parlamentarno-gabinetowy, to jest ten, który jest w Polsce, prezydencki, semiprezydencki i parlamentarno-komitetowy. Przechodzimy teraz do kolejnego reżimu reżimu autorytarnego. I tutaj rzeczywista władza skupia się w rękach jednostki lub grupy i dobro państwa stawia się nad prawami obywatelskimi. Struktury władzy tutaj w ogóle nie podlegają kontroli, znajdują się poza zasięgiem ogółu społecznego i przez to, że funkcjonują w nim organy państwowe, może sprawiać wrażenie powiązanego z reżimem demokratycznym, ale to jest nieprawda, ponieważ stanowiska w tych instytucjach są dystrybuowane wyłącznie wśród zaufanego kręgu osób i można powiedzieć, że ten liberalny charakter organów jest tylko fasadowy. Władza w reżimie autorytarnym nie wymaga legitymizacji obywatelskiej, ponieważ według strony, która jest silniejsza w tym układzie, prawomocność rządów wynika już z samego faktu dzierżenia władzy i możliwości wymuszania posłuszeństwa na grupie ludzi pozostającej w zasięgu jej wpływu. Oczywiście obowiązuje cenzura, bo trzeba jakoś zapewnić stabilizację systemu i ogranicza się działalność opozycyjną. Reżimy autorytarne czasem przyjmują formę reżimów militarnych albo policyjnych, i w tych pierwszych władza należy do wojska albo organizacji paramilitarnych, natomiast w tej drugiej obywatele są nadzorowani przez policję i nie mają zapewnionej ochrony przed aparatem przymusu. Przechodzimy do reżimu totalitarnego i możecie mieć wrażenie, że reżim autorytarny i totalitarny są ze sobą tożsame, jednak za chwilę przejdziemy również do różnic między reżimami i mam nadzieję, że to wszystko stanie się jasne. A teraz wymienię wam cechy charakterystyczne, i myślę, że już tutaj, na tym etapie, będziecie w stanie zauważyć bardzo istotną różnicę między rządami jednostki lub grupy, o których Wam przed chwilą wspomniałam, a reżimem totalitarnym, gdzie również może rządzić jednostka lub grupa. W opracowaniach zwraca się uwagę na dwa przykłady dyktatorskich rządów, jednostek lub grup, które stanowią egzemplifikację. Czyli po prostu świetne ilustrowanie omawianego zagadnienia. I są to nazistowskie Niemcy pod dowództwem Hitlera i partii nazistowskiej w latach 33-45 ubiegłego stulecia oraz okres rządów partii komunistycznej, który przypada między 1917 a 53 rokiem w ZSRR z towarzyszem Stalinem na czele. Struktura władzy w reżimach totalitarnych jest sztucznym wytworem centralnego ośrodka. Instytucje w tym reżimie są kreowane przez monopolistyczną władzę, np. partię. Zamiast, tak jak w reżimie demokratycznym, odpowiadać na realne zapotrzebowanie organizacyjne. I fundamentem dla sprawowania polityki i ram programu politycznego, zachowań społecznych i całej narracji wydarzeń politycznych jest ideologia. I tutaj przejdziemy do definicji z podręcznika Mariusza Gulczeńskiego Nauka o Polityce, który definiuje ideologię w następujący sposób. Mianem ideologii określa się każdy zbiór uporządkowanych poglądów religijnych, politycznych, prawnych, przyrodniczych, artystycznych, filozoficznych, służących ludziom danej epoki do objaśnienia otaczającego ich świata i do praktycznego rozwiązywania konfliktów i sprzeczności występujących w tym świecie. W dużym skrócie, w naukach społecznych o ideologii mówi się jako o Zbiorze ideałów, zasad, doktryn albo symboli ruchów społecznych, instytucji, klasy albo dużej grupy, który wyjaśnia, jak powinno działać społeczeństwo i oferując polityczny i kulturalny projekt pewnego porządku społecznego. A w takiej definicji na poziomie szkoły średniej, ideologią nazywa się zbiór wartości, przekonań, idei i poglądów opisujących i oceniających rzeczywistość. Powróćmy jednak jeszcze na chwilę do podręcznika Mariusza Gulczyńskiego, ponieważ znalazłam w nim fragment, który myślę jest dosyć ciekawy w kontekście myślenia o porządku społecznym i o tym, w jaki sposób powinno się regulować obowiązujące prawo. Uwaga, tu lecimy z cytatem. Społeczności państwowe, zarówno jednonarodowe, a tym bardziej wielonarodowe, składają się z grup o różnych interesach a zatem i artykułujących je ideologiach, strategiach i programach. Przyjmowanie jednej z ideologii jako absolutnie obowiązującej wszystkich, niezależnie od osobistych przekonań, i kreowanie tylko na tej podstawie norm prawa państwowego oraz strategii i programów politycznych jest cechą systemów teokratycznych i totalitarnych. Demokracje współczesne zakładają równoprawność wszystkich ideologii, byle nie sprzecznych z humanitarnymi wartościami. W kwestiach wymagających zgodności ogółu opierają się na zasadach metaideologii, skojarzenia wspólnych, nadrzędnych wartości uznawanych przez ogół danej społeczności. Wyrazistym tego przykładem jest sformułowanie preambuły Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku, w której odwołanie do nadrzędnych wartości prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna łączy się z uznaniem odmiennych źródeł tych wartości. Boga przez wierzących i innych źródeł przez niepodzielających tej wiary, lecz niezależnie od tych odmienności równych w prawach i powinnościach wobec wspólnego dobra Polski. Myślę, że po rozwianiu wątpliwości dotyczących tego, czym jest ideologia, możemy przejść do ostatniej cechy wyróżniającej reżim totalitarny, jakim jest partycypacja obywateli w życiu politycznym. I jest to aktywność w zakresie Organizacji kontrolowanych przez rząd, których działalność oczywiście spełnia te założenia ideologiczne. Warto pamiętać, że wektorem, siłą napędową i fundamentem dla władzy totalitarnej, w odróżnieniu od innych reżimów, jest wiara elity rządzącej w jednakowy system wartości. I na bazie tego elementu powstaje ta cała skomplikowana architektura społeczna. Usystematyzujmy zatem te różnice i podobieństwa między reżimem totalitarnym i autorytarnym, i między totalitarnym i demokratycznym. Zaczniemy od tych, które najbardziej siebie przypominają. O reżimie totalitarnym możemy mówić, jeżeli jednocześnie zajdzie występowanie kilku czynników: monopartyjność albo władza skupiona w rękach zawężonej grupy, brak odpowiedzialności karnej i politycznej grupy, która jest u władzy, Niemożność pacyfistycznego odwołania członków z elity rządzącej z zajmowanych stanowisk. I tutaj moglibyśmy się zatrzymać, i ten sam opis mógłby dotyczyć reżimu autorytarnego. Jednak, tak jak już przed chwilą wspomniałam, dla powstania reżimu totalitarnego istotna jest ideologia. Bez niej władza, która posługuje się terrorem policyjnym lub wojskowym, pozostaje według Jednego z badaczy, na którego się powoływałam w mojej pracy magisterskiej, Juan Liza, władzą autorytarną. I jeszcze co jest ważne, to to, że terror nie jest miarą totalitarności systemu, ani też czynnikiem niezbędnym do kontrolowania społeczeństwa. Akty przemocy charakterystyczne dla totalitaryzmu częściej mają miejsce w grupie własnej niż wobec tych antagonistycznych środowisk, i są to na przykład czystki wewnątrz partii albo jakiś ostracyzm wewnątrz, wewnątrz grupy. Ponieważ niebezpieczeństwem dla homogenizacji ideowej są opozycyjne poglądy, wprowadza się regulacje prawne zakazujące istnienia organizacji innych niż oficjalne. I to ujednolicenie światopoglądu odróżnia totalitaryzmy od reżimu demokratycznego, a w połączeniu z ograniczeniem wolności obywatelskiej oraz terrorem reżimy totalitarne od autorytarnych. I chociaż aparat przymusu jest podporządkowany w reżimie totalitarnym strukturom politycznym. Tam nie dochodzi do przejęcia przywództwa przez wojsko, a zdarza się to np. w reżimie autorytarnym. Co może być dla Was zastanawiające, to taki aktywizm jednostek w ramach reżimu totalitarnego, który w takim potocznym rozumieniu może się z tym nie kojarzyć. Z tym, że aktywizm jednostki jest tutaj wyłącznie w ramach tego ideologicznie akceptowalnego pola. Obywatele mogą wykazywać inicjatywę. Ale w tym obszarze wskazanym przez państwo nie mają możliwości zrzeszania się tak jak w reżimie demokratycznym, żeby móc lobbować w imię własnych interesów i nie mogą wybierać swoich przedstawicieli. Odwoływanie się właśnie przez władzę w wybranych aspektach do kolektywnego idealizmu, który jest cechą demokracji liberalnej, ma na celu zmobilizowanie jednostek wyłącznie do tego, żeby realizować się w ramach tej ścieżki właściwej ideologicznie. I totalitaryzm, jako jedyny niedemokratyczny reżim, oferuje swoim obywatelom możliwość społecznego awansu. I tylko tutaj jednostki w wyniku kształcenia oczywiście w ramach systemu edukacji, który jest zgodny z główną ideologią mogą zostać beneficjentami tego systemu. Obywatel jest zachęcany. Do partycypacji w życiu organizacji rządowych i przynależność do partii albo innych struktur przynosi mu bezpośrednie korzyści materialne albo emocjonalne. Władza totalitarna nie izoluje się od społeczeństwa to jest bardzo ważne to odróżnia je od rządów autorytarnych. Władza totalitarna kanalizuje i katalizuje energię jednostki w pożądanym kierunku i nie tylko ze względu na tworzenie fundamentu dla legitymizacji władzy i aparatu kontroli. W momencie, w którym oni zaangażują znaczną część obywateli, zaczynają działać mechanizmy psychologii społecznej. Pobudza to konformizm i oportunizm u osób, które dotychczasowo były bierne wobec działań indoktrynacji, co trzeba przyznać jest bardzo prostym, ale jakże skutecznym zabiegiem psychologii społecznej. Krótko podsumujmy to, co przed chwilą powiedziałam. Mamy trzy reżimy. Demokratyczne, autorytarny i totalitarne, autorytarny i totalitarny należą do grupy reżimów niedemokratycznych. W reżimie autorytarnym występują instytucje przypominające te, z którymi mamy do czynienia w reżimach demokratycznych, jednak stanowiska w tych instytucjach są obsadzone zaufanym kręgiem osób dla rządzących. W reżimie totalitarnym możemy odnieść wrażenie, że partycypacja obywateli jest bardzo podobna do tej, z którą mamy do czynienia w systemie demokratycznym, co jest bardzo mylne, ponieważ owszem, obywatele są zachęcani do aktywności, jednak w ramach tej przestrzeni ideologicznie właściwej, stworzonej przez, narzuconej przez władzę. Co odróżnia reżim autorytarny od totalitarnego, to Ideologia, w ramach której jest tworzona cała struktura społeczna w reżimie totalitarnym. Oczywiście oprócz tego występują takie elementy ograniczania swobód obywatelskich, jak cenzura, ograniczanie wolności słowa, niemożność zrzeszania się w reżimie autorytarnym. W ramach opozycji, w reżimie totalitarnym również, bo w reżimie totalitarnym można się zrzeszać w ramach organizacji, które są oficjalnie akceptowane przez państwo. I myślę, że to jest taka kwintesencja tego, co wam przed chwilą przekazałam. Teraz przechodzimy do biopolityki. Michel Foucault w 1976 roku w Collège de France wygłosił wykład o rasizmie państwowym i konkludując swoje rozważania o wojnie. Hmm, Mówi o koncepcji biopolityki. Wyróżnił trzy elementy, które definiują nową technologię władzy. I tymi elementami są populacja, zjawiska zbiorowe, które stają się istotne dopiero na poziomie kolektywnym i nowe sposoby pomiaru tych zjawisk kolektywnych. Jest to jedna z popularniejszych koncepcji i na niej skupimy się za chwilę. To jest koncepcja relacyjna. A teraz krótko przedstawię Wam historię tego terminu. Rudolf Kielen. Mam nadzieję, że dobrze to przeczytałam, ponieważ to jest nazwisko z akcentem. Jest to nazwisko szwedzkie. Pan był politologiem i politykiem. Na początku XX wieku stworzył koncepcję organicystyczną, która zakładała silną integrację wewnątrz klas społecznych, która była motywowana chęcią dominacji nad inną klasą, zajęciem przestrzeni, a także zasobów, które są niezbędne do przetrwania i przedłużania gatunku. To może wam brzmieć znajomo z lekcji historii. I jeżeli łączy wam się to na przykład, nie wiem, z trzecią Rzeszą, to nie mylicie się, ponieważ tego Pana bardzo lubili naziści i na podstawie koncepcji organicystycznej powstała koncepcja rasistowska, która stała się fundamentem ideologii narodowo-socjalistycznej. Hans Reiter w 1934 roku przedstawił podstawy narodu i państwa, które jest rozumiane jako wspólnota genetyczna. Wprowadzono prawne obostrzenia mające wpłynąć na wzrost przyrostu naturalnego, a także miały zapewnić czystość rasową, a co za tym idzie wzmocnienie jakości tkanki narodowej. I jednorodność genetyczną można zachować dwojako: albo izolując grupę własną, albo eksterminując grupy, które stanowią zagrożenie dla koherentności narodu. I z lekcji historii wiemy, która, która ze ścieżek została wybrana. Swoje źródło ma to też w imperializmie nazistowskim, który nie pochodził wyłącznie z biopolityki, ale z syntezy tej biopolityki rasistowskiej z geopolityką. Ideologicznym wyrazem tego mariażu jest doktryna Lebensraum, czyli przekonanie, że należy zwiększać terytorium Niemiec, ponieważ obecnie zajmowany obszar już jest przeludniony i przy okazji podbijania nowych terenów należy likwidować zamieszkałą tam populację. Lasistowska koncepcja straciła na popularności wraz z upadkiem III Rzeszy i stalinizmu, acz od lat 40. niekiedy pojawiają się zwolennicy tej koncepcji, którzy nierozpatrywanie rasy jako istotnego elementu kształtowania współczesnych społeczeństw uważają za przejaw ignorancji. Kolejne warianty biopolityki podkreślały determinanty biologiczne, zastanawiały się nad autonomią jednostki, rolą socjalizacji i rolą edukacji. I na przykład w neodarwinistycznej teorii ewolucji wybrzmiewa teza, jakoby ten reżim autorytarny był bliższy gatunkowi ludzkiemu niż struktura demokratyczna, ze względu na to, jak inne gatunki w królestwie zwierząt organizują swoje społeczności. Mniej więcej w tym samym czasie pojawiła się ekologiczna koncepcja biopolityki i technocentryczna. Dietrich Gunst w ekologicznej koncepcji Zawarł takie obszary jak zdrowie publiczne, demografia, ochrona środowiska, przyszłość ludzkości, mierzenie się z problematyką środowiskową w skali globalnej, na przykład energetyką, głodem, zanieczyszczeniami i wyczerpywalnością złóż. Natomiast ta optyka technocentryczna, postulaty koncepcji ekologicznej o ochronie i zabezpieczeniu życia na planecie, tego uregulowania relacji między środowiskiem a człowiekiem, zestawia z chęcią. I możliwością kształtowania natury przy pomocy osiągnięć inżynierii genetycznej. I pojawił się dyskurs medialny dotyczący tego spojrzenia, stawiając pytania z zakresu bioetyki: czy posunięcia osiągalne technologicznie powinny być w ogóle dopuszczalne społecznie, i kto powinien podejmować udział w tych procesach decyzyjnych? I co jakiś czas te pytania do nas powracają. Przechodzimy teraz do koncepcji relacyjnej Foucault. Filozof, zwracając się do słuchaczy, zaczął swój wykład od opisania ewolucji technik władzy. Dawniej poddani, bo tutaj nie mówimy jeszcze o obywatelach, byli zależni od absolutnej władzy suwerena, panującego nad życiem i śmiercią jednostki. Z oczywistych względów nie mógł on panować nad początkiem, początkami życia, i właśnie dlatego w atrybutach rządzących władza nad życiem ograniczała się do wyrokowania kary śmierci lub okazywania łaski. I do czasu podjęcia tej decyzji przez rządzącego, jednostka była neutralnym bytem. Przed XVII wiekiem teoria dyscyplinarna obejmowała jednostkowe ciało. Doszło do zinstytucjonalizowania życia wokół ciała. E, zaczęto je dzielić, izolować, nadzorować, stresować za pomocą szpitali, szkół. Więzień i koszar. Pierwotną pobudką do tego, by separować jednostki od grupy, było zapewnienie tej grupie, tej społeczności bezpieczeństwa. I ostatecznie sposoby zinstytucjonalizowania ciała wtopiły się w schemat kształtowania całego społeczeństwa i przyczyniły się do wzrostu jego produktywności i efektywności. I Foucault, w opozycji do tego, co nazwał technologią dyscyplinarną, Opisał też technikę władzy niedyscyplinarnej, która w centrum swojego działania stawia gospodarowanie życiem ludzkim, rozumianym jako zarządzanie całym społeczeństwem. Więc tutaj przed XVII wiekiem mamy zainteresowanie władzy skupione na jednostce, a teraz przechodzimy do techniki władzy, która interesuje się populacją. Technika niedyscyplinarna czerpie z swojej poprzedniczki i włącza ją częściowo do narzędzi sprawowania władzy. Czynniki, które wpłynęły na uformowanie biopolityki, to zainteresowanie człowiekiem, ciałem i rozwój medycyny wraz z koniecznością rozpowszechniania informacji o istotności higieny publicznej. I to pociągnęło za sobą następstwo unormowania wiedzy i praktyk lekarskich, które są przejawem dyscypliny. Próba standaryzacji postępowania wobec zdarzeń nieuchronnych i losowych również zalicza się do dyscypliny. Zdarzenia nieuchronne to na przykład starzenie się. A co za tym idzie osiąganie wieku poprodukcyjnego? Do losowych zaliczamy takie zdarzenia jak wypadki bądź niepełnosprawności. Na koniec warto jeszcze zwrócić uwagę na kwestię urbanizacji porządkowania relacji między człowiekiem a środowiskiem, bo rozrastające się miasta, postępujące uprzemysłowienie, które było wynikiem techniki dyscyplinarnej, wymagały interwencji regulacyjnej. W definicji pojęcia można znaleźć elementy schematu władzy poprzedzającej biopolitykę, i tu mowa o środkach, z wykorzystaniem których sprawuje się rządy. Należą do nich takie działania jak optymalizacja, wykluczenie, normowanie, dyscyplinowanie i terapeutyzacja. Wszystkie te działania są wynikiem rozwoju nowych dziedzin społeczno-politycznych, takich jak statystyka, demografia, epidemiologia, a także dziedzin biologicznych. Foucault ostatecznie uszeregował komponenty składające się na wyodrębnienie biopolityki, i jest to sekwencja biologiczno-państwowa. Zaczyna od populacji przez procesy biologiczne, następne są mechanizmy regulujące i na samym końcu jest państwo. I ta zmiana obiektu zainteresowania władzy z jednostkowego na umasowiony i nieskończony była spowodowana dwoma czynnikami: rewolucją przemysłową i boomem demograficznym. Z populacją wiążą się wykazujące prawidłowości wydarzenia zbiorowe, a co za tym idzie? Pojawiają się też metody opisu tych zjawisk zbiorowych jakieś przewidywania, wyliczenia prawdopodobieństw, y, pobiera się pomiary, próbuje się regulować te zjawiska na poziomie globalnym. I Foucault podczas wykładu powiedział o biopolityce: że władza regularyzacji polega na tym, że każe żyć i pozwala umierać. Naukowiec tutaj wysnuwa tezę, że tabuizacja śmierci pojawiła się wraz z biopolityką, bowiem w momencie ustania funkcji życiowych kończy się wpływ rządzących na jednostkę. I podczas gdy zwierzchnictwo władcy dawniej ujawniało się w podejmowaniu decyzji o pozbawianiu życia, obecnie śmierć mieści się w ramach biowładzy jako statystyczny wskaźnik umieralności i zostaje poza jej zasięgiem. Przykładem obszaru funkcjonowania człowieka, związanego z równie silnym tabu, jest seks. Jest też przykładem dziedziny, która jest równocześnie dyscyplinowana i regulowana za pomocą narzędzia wspólnego dla tej władzy niedyscyplinarnej i dyscyplinarnej, czyli medycyny. Być może niektórzy z Was teraz zastanawiają się, OK, dobrze, ale dlaczego politycy zaglądają nam pod pierzyny? I tutaj dalej będziemy iść za Foucault, ponieważ przedstawił pracę. Historia seksualności z 1976 roku i tutaj za Łukaszem Dominiakiem z Instytutu Politologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i jego tekstem opublikowanym w Dialogach Politycznych w 2007 roku. Pozwolę sobie zacytować fragment z Seksualności i Władzy Foucault, który opracował na potrzeby swojego artykułu. I uwaga, lecimy z cytatem. Tradycyjny schemat historii seksualności Zachodu przedstawiany jest w czterech głównych etapach. Starożytność. W Grecji i Rzymie seksualność była wolna i rozwijała się bez przeszkód. Władza nie ustanawiała zakazu. Chrześcijaństwo, etap drugi. Seksualność zostaje obłożona pierwszym w historii wielkim zakazem. Władza organizowała się w trzech głównych obszarach: czyli zakaz niemonogamicznego seksu, zakaz niereprodukcyjnego seksu i zakaz czerpania z seksu przyjemności. Trzecim etapem. Jest burżuazja. Od XVI wieku moralność burżuazyjna zastąpiła i kontynuowała etykę chrześcijańską, podjęła temat ascetyzmu chrześcijańskiego na nowo i zaprowadziła jeszcze surowszą dyscyplinę. Ostatnim czwartym etapem jest Freud. Od ostatnich lat XIX wieku za sprawą Zygmunta Freuda i opierających się na jego koncepcji ruchów społecznych, politycznych, kulturowych do dnia dzisiejszego mamy do czynienia ze zrzucaniem jarzma władzy z seksualności. Historia milczenia seksu ma swój początek w chrześcijaństwie, reguły monogamii, reprodukcji i wyłączenia przyjemności w świetle tradycyjnego schematu zostały wprowadzone właśnie przez chrześcijaństwo i chodzi o to, aby czerpać przyjemność seksualną w jak najmniejszym stopniu, korzystać z niej tylko po to, by płodzić dzieci, a prokreację odbywać tylko w małżeństwie. Ponownie rzecz ma się w kapitalistycznym i burżuazyjnym społeczeństwie. Wokół seksu zapada jeszcze większe milczenie. Para małżeńska stanowi prawo, wzór, normę i konstytuuje prawdę seksu. Z kolei wszelkie nielegalne przejawy seksualności, zgodnie z logiką kapitalistyczną, zostają wtrącone w sferę zysku i produkcji. Jak twierdzi Foucault, nasilenie represji seksu od XVII wieku łączyłoby się właśnie z rozwojem kapitalizmu. Seks został ujarzmiony, gdyż nie dał się pogodzić z powszechnym i wydajnym zatrudnieniem. Nie można było pozwolić, aby siła robocza zabawiała się innymi zajęciami niż praca. Należało zminimalizować utraty cennej energii, wyeliminować jałowe działania, przyjemności na boku. Podwaliny pod represję seksu położyło tu chrześcijaństwo, a spotęgowało społeczeństwo burżuazyjne. Owo nie władzy, ten wielki zakaz miał służyć regulacji liczby ludności, reprodukcji siły roboczej, stworzeniu seksualności ekonomicznie użytecznej. I tu jest koniec cytatu i mój komentarz, że właśnie w tym, co przed chwilą zacytowałam, przejawia się biopolityka. Z tez przedstawionych przez Foucault można wywnioskować, że władzy można się wymknąć tylko w dwóch przypadkach. W przypadku ustania życia, albo w momencie uprawiania nieprokreacyjnego seksu wypełnionego przyjemnością. I myślę, że tym drugim elementem bardzo pozytywnym możemy zakończyć dzisiejszy podcast. W kolejnym opowiem Wam o opowieści podręcznej. A jeszcze w następnym Limes Inferior zobaczę, jak to wyjdzie czasowo. Czy będę łączyć oba tematy, czy raczej będę mówić o nich rozłącznie? Mam nadzieję, że temat, który dzisiaj poruszyłam, był zrealizowany w sposób dla Was przystępny. Jak już wspomniałam na początku, jeśli macie jakieś pytania, podrzucajcie w komentarzach. Jeśli będę znać odpowiedź, to odpowiem, a jak nie będę znała odpowiedzi, to podrzucę Wam tropy, którymi możecie się kierować. Możecie znaleźć mnie w social mediach. Na Instagramie wrzucam dużo relacji, na Facebooku piszę dłuższe posty i zapraszam Was na oba kanały. I co? Trzymajcie się. Do usłyszenia. Cześć.